Dzień dobry. W dzisiejszym odcinku z cyklu Sukces obcasem wydeptany porozmawiam z kobietą, która wręcz tryska energią. Wyobraź sobie sytuację. Poznajesz kogoś, kto wydaje ci się niewiarygodną optymistką, większą niż ja sama, a to w sumie nie jest łatwe. Mówi z energią, zaraża nią. Szczerze mówiąc, ona wręcz w niej buzuje. Entuzjazm wylewa się jak lawa. Myślisz, kurczę, co za szalony człowiek. Takim w życiu to bankowo łatwiej. A potem słyszysz jej życiową historię i łza spływa ci z oka. Moim dzisiejszym gościem jest Magdalena Fiołek. Nie znasz jej, to pewne, ale nie szkodzi. Znalazłam ją dla ciebie, a twoim jedynym zadaniem jest wysłuchanie tej rozmowy. Po co? Bo masz szansę zmienić perspektywę, inaczej spojrzeć na własne życie, a potem zmienić nastawienie. Zanim dopuszczę Magdę do głosu, zapraszam Cię na krótkie intro. Nazywam się Magdalena Radomska, a to jest mój podcast Moda na Sukces. Jak sama nazwa wskazuje, będę poruszać się wokół dwóch zagadnień: wizerunku i sposobu myślenia. Dlaczego? Bo sukces przychodzi wtedy, gdy te dwa elementy idą w parze i wzajemnie się wspierają. Zapraszam! Dzień dobry, Magdo. Dzień dobry. Ciekawostka, ja jestem z Wiednia, Magda jest z Lublina, spotykamy się w Budapeszcie, moi drodzy. Madziu, tradycją tego podcastu są trzy krótkie pytania na start, to tak, żeby cię troszeczkę słuchacze, słuchaczki poznały lepiej. I na koniec mała lista marzeń, taka skrótowa powiedzmy. Ponieważ dopiero wystartowałyśmy, to zacznę od wspomnianych krótkich pytań. Uwaga, jedziemy. Najgłupsza rzecz, którą zrobiłaś w życiu, żeby zaimponować mężczyźnie albo przynajmniej zwrócić na siebie uwagę? Śmieszne, dobre pytanie. Nie wiem, czy najgłupsza rzecz, ale przypomina mi się sytuacja, kiedy pewien mężczyzna, który wzbudził moje zainteresowanie, kiedy z nim rozmawiałam i po prostu zażartowałam tak sarkastycznie, bo no, ja mam taki sposób, takie poczucie humoru, a on się na mnie obraził. Wow! Ale ostatecznie to ja straciłam zainteresowanie, ponieważ poczucie humoru jest dla mnie bardzo ważne. Jest też oznaką inteligencji, to jest seksy, więc jakby sytuacja sama się rozwiązała. Czyli to był taki trochę teścik? No, niecelowo, ale w gruncie rzeczy tak. Wyobraź sobie, że jedziesz z koleżanką na wakacje, budżet w zasadzie nie ma znaczenia. Ona chce pod namiot, bo kocha przyrodę i chce chodzić gołymi stopami po porannej rosie, stykać się noskami z borsukiem, a ty chcesz do luksusowego hotelu. Wygodniej, nie ma robali. Gdzie ostatecznie lądujecie? O, kochana, mówię ci, w tym miejscu będzie super, a słyszałam, że niedaleko tego hotelu jest pole namiotowe, więc możesz tam spędzić noc, albo możemy umówić się, że z samego rana pójdziemy na plażę na spacer, zjemy tam śniadanie, a możemy pojechać na przykład w Bieszczady pod namiot innym razem. Okej? Okej. Madziu, jakie wydarzenie z twojej przeszłości sprawia, że gdy o nim pomyślisz, to natychmiast wybuchasz śmiechem? Ty się śmiejesz zresztą cały czas, więc chyba jest dużo tego. Ponieważ jest wiele takich sytuacji, życie nam dostarcza mnóstwo radości i uśmiechu, ale gdy teraz przychodzi mi na myśl, to często ostatnio wspominam, z mojej pracy wywodzę się z hotelarstwa. Hotelarstwo to jest przecudowna branża, codziennie coś innego, codziennie inni ludzie i wspominamy sobie właśnie często z moimi przyjaciółmi hotelarzami przezabawne sytuacje związane z naszą pracą, z gościmi. A drugie takie wydarzenie, które teraz mi przychodzi do głowy, to mój ślub. Ponieważ wszystko tam po prostu było od czapy, orkiestra, każdy grał na swoją nutę, wokalistka fałszowała, klimatyzacja nie działała, ale każdy jednogłośnie stwierdził, że bawił się świetnie, ale było to komiczne dość. Ale to zainspirowałaś mnie teraz i muszę wrzucić dodatkowe pytanie. O, wrzuć jakąś taką ciekawą historię z hotelarstwa jednak. Oj, nie wiem, czy, nie wiem o której porze
Będziemy tego słuchać. Naprawdę taką mogę? Hardkorowo? No, tak? Tak, daj, tak. Mhm. Jednak to jest dla dorosłych, wiesz, podcast. Jedna sytuacja, która szczególnie mi zapadła w pamięć, chociaż działa się naprawdę lata temu. Moja serdeczna koleżanka, która pracowała jako recepcjonistka, miała nocną zmianę. Restauracja była zamknięta, bar już był zamknięty, no ale pojawiła się pewna potrzeba, ponieważ jeden z gości gościł u siebie w nocy pewną panią na godzinę czy dwie. I pani była tak zmęczona pracą, a miała przed sobą jeszcze kilka godzin, że wręcz błagała moją koleżankę o kawę i moja koleżanka dobroduszna, dobry hotelarz znajdzie rozwiązanie i zaopiekuje się każdym gościem, po prostu poszła do pokoju socjalnego i zrobiła pracowniczą kawę tej pracującej kobiecie. Bardzo ładna historia i bardzo współczująca i dobroduszna koleżanka. No dobrze, rozbieg mamy za sobą, już myślę, że słuchaczki znają Cię troszeczkę lepiej i już się zorientowały, że rzeczywiście energia się tutaj normalnie kumuluje i daje bardzo konkretnie i mam nadzieję, że to czujecie. Okej, przejdźmy do pytań, które będą troszeczkę bardziej pogłębione. Madziu, piękna, mądra, uśmiechnięta, tak naprawdę wygląda na to, że szczęśliwa. Można byłoby nawet pomyśleć, że ma wszystko. Tak cię widzą? Tak, bardzo często. Bardzo często też w życiu słyszałam, że mam szczęście, albo że ktoś również chciałby być taki zadowolony z życia i szczęśliwy, ale niestety ma problemy. I nie może. Na co ja po prostu się uśmiecham. I tu wchodzi twoja historia. I wygląda ona tak. Mamy rok 2016, masz męża, synka. Jesteś w ciąży, wszystko dobrze się układa, a przyszłość wygląda z grubsza kolorowo. Zachodzisz w drugą ciążę. Wszystko dobrze się toczy, aż nadchodzi dzień porodu. I to jedno wydarzenie tak naprawdę zmienia wszystko. Opowiedz proszę, co się stało. Tak. Często gdzieś w filmach słyszymy, że na przykład moje życie zmieniło się w ciągu sekundy. Tak? I to jest takie hasło, które tak naprawdę nie wiadomo, co znaczy. I ja właśnie tego doświadczyłam, że totalnie może życie w ciągu dosłownie kilku sekund całkowicie się zmienić. No po prostu nadszedł dzień porodu, rozpoczęła się akcja, więc wpadłam na porodówkę, cała na różowo, w różowej sukieneczce, z lekkim makijażem, z lekko podkręconym włosem, czyli identycznie jak przy pierwszym porodzie ze swoim starszym synem. To taka scena z filmu trochę. To znaczy, po prostu tak to widziałam i tak było. Sam poród przebiegał bardzo dobrze, synek współpracował, ja z personelem współpracowałam, wszystko było dobrze, do momentu właśnie, kiedy synek pojawił się już na świecie i położna, która do tej pory praktycznie co chwila się do mnie uśmiechała, zobaczyłam taki cień, dosłownie taki cień, zmieniła wyraz twarzy, to było takie przerażenie połączone z jakimś takim smutkiem. Mój mózg wtedy zaczął to przetwarzać. Kompletnie nie wiedziałam, co się mogło stać, ponieważ słyszałam, że synek płacze, więc co tutaj mogło się wydarzyć, prawda? Czyli wszystko normalnie. Tak, ale zrobiło się dziwne poruszenie wokół mnie i totalnie te wszystkie hormony, które się wydzielają, które są odpowiedzialne tak za różne rzeczy, zostało to wszystko jakby totalnie pomieszane. Okazało się, że mój synek urodził się bez rączek, o czym ja nie miałam pojęcia przez całą ciążę, ponieważ według lekarza, według badań wszystko miało być w porządku i taki obraz przez te 9 miesięcy miałam w głowie. Ale co się okazało, że lekarze tego nie widzieli? No przecież w sumie przez całą ciążę płód jest badany regularnie i na tym ekranie jednak coś widać. Ja prowadziłam ciążę prywatnie tak jak wtedy mi się wydawało, specjalisty, który miał ogromne doświadczenie, renomę
I nie dość, że dbałam ja o siebie, to dbałam właśnie o tą opiekę medyczną. No, nie wiem dokładnie, co się stało. Tak usłyszałam, że po prostu tego nie zauważył. Mhm. Madziu, jeśli mogłabyś sobie przypomnieć ten moment, kiedy właśnie ci to zakomunikowano, co wtedy pomyślałaś? Nie muszę sobie jakoś specjalnie przypominać, ponieważ to jest coś, czego no, nie da się po prostu wymazać z pamięci. To jest trudne pytanie, co ja wtedy pomyślałam, ponieważ to jest taka sytuacja, wiadomo, każdy z nas ma różne trudne momenty w życiu. Ja przed tym, jak Dawid się urodził, również je miałam, ale to, czego ja doświadczyłam w związku z tym szokiem, to było czymś, czego ja nie wiedziałam, że mój organizm może po prostu tak doświadczyć czegoś takiego, więc ja na początku, jeżeli pytasz mnie o te pierwsze chwile, ja po prostu nie wiedziałam, co się dzieje, ja nie dowierzałam, nawet widząc mojego synka, to w jednej chwili mi się to wydawało, że okej, realne, tak jest, ale z drugiej strony nie, to jest pomyłka, za chwilę przyjdą i powiedzą: przepraszam, jednak wszystko jest w porządku. To jest nie do wytłumaczenia, ale jest to takie poczucie odrealnienia. To jest tak silny stres i szok, że ja bym, gdybym tego nie przeżyła, to bym po prostu nie wiedziała, że tak można. No myślę sobie, że chyba nie można sobie takiego uczucia wyobrazić, dopóki się tego nie przeżyje. Dokładnie. Później oczywiście przechodziło to w inne etapy, kiedy zaczęłam. Pamiętam, że bardzo wybiegałam w przyszłość od razu. Bardzo wybiegałam w przyszłość właśnie jak to będzie, kiedy Dawid będzie większy. I pamiętam taką właśnie moją myśl główną ze szpitala, że nie widziałam takiego problemu z funkcjonowaniem, jak będzie mój synek funkcjonował, ponieważ mamy XXI wiek, są różne rozwiązania. Natomiast jego mental, jego mindset, to był mój taki priorytet. Jak to zrobić, żeby on miał silne poczucie własnej wartości i żeby po prostu dobrze mu się żyło. Ja nie myślałam wtedy o sobie, nie myślałam jakby co będzie ze mną. Wiedziałam, że to już jest tak jakbym zaczynała nowe życie, którego nie znam. Muszę się tutaj nauczyć, jak ja mam funkcjonować. Mhm. Madziu, domyślam się, że początki były bardzo trudne, no bo tak, dopóki dziecko jest jeszcze w kołysce, no to powiedzmy, że jest trochę pewnie łatwiej, no ale gdy zaczyna chodzić, no to wtedy sytuacja się jednak zmienia diametralnie. Jak wygląda codzienność matki, która wychowuje niepełnosprawne dziecko? Z jednej strony wygląda dość zwyczajnie, ponieważ my żyjemy jak normalna rodzina, mamy swoje smutki i radości, mamy różne rzeczy, mamy obowiązki, mamy rzeczy, które lubimy robić, więc my nie postrzegamy Dawida jako osoby z niepełnosprawnością, ponieważ no, on jest nasz, on taki jest i ja patrząc na niego, ja nie widzę, że jemu czegoś brakuje. On jest kompletny, on jest idealny taki, jaki jest. To dopiero tak naprawdę społeczeństwo i różne bariery, które się pojawiają po drodze, przypomina nam o tym, że jednak nie jesteśmy standardową rodziną, a Dawid wyłamuje się ze wszelkich schematów, a dzięki temu my jako cała rodzina. Plus oczywiście to, że Dawid potrzebuje opieki medycznej, potrzebuje licznych konsultacji, terapii, ponieważ dbamy o jego rozwój całościowo. To jest w ogóle bardzo, bardzo mądry, bystry chłopak. Więc to pochłania i taką energię, żeby w ogóle ta współpraca z tymi specjalistami była dobra, no i czas oczywiście, tak, który no ja muszę wygospodarować, żeby mu to wszystko właśnie zapewnić. Mhm. Magda, oprócz tego masz też starszego synka i męża i jakoś to wszystko godzisz. Jaka atmosfera panowała wtedy w domu, kiedy to wszystko się wydarzyło? Atmosfera miłości. To pierwsze, co mi przyszło na myśl, jak zadawałaś mi to pytanie. Miłości i akceptacji, bo z tym nie było żadnego problemu. To było dla nas naturalne. Starszy synek czekał na brata, dostał tego brata i jakby pod tym kątem wszystko jest w porządku. Natomiast właśnie z drugiej strony, nie dość, że
Te pierwszy rok Dawida to było po prostu jeżdżenie po całej Polsce i nie tylko, szukanie rozwiązań, więc mój starszy syn również w tym uczestniczył. Ale no to też właśnie staraliśmy się, że jeżeli wyjeżdżaliśmy, mieszkamy w Lublinie, jeżeli wyjeżdżaliśmy na konsultacje do Krakowa, do Poznania, do Gdańska, do Francji, no to żeby to też była taka wycieczka, powiedzmy, dla dzieci. Czyli nie to, że jechaliśmy zadaniowo tylko na wizytę, tylko robiliśmy sobie kilka dni na przykład i dla dzieci tak naprawdę to była taka też wycieczka. Dodatkowo, dosłownie 2 tygodnie po tym, jak Dawid się urodził, Kuba, czyli mój starszy syn, rozpoczynał edukację w szkole podstawowej, pierwsza klasa. Więc to też taki ważny etap, prawda, w życiu dziecka. Ja dosłownie działałam jak w automacie, żeby wszystkimi się zaopiekować, żeby wszystko na zebraniu u Kuby skrupulatnie notować, co trzeba, żeby on zawsze był zaopiekowany, przygotowany na wszystko. I bardzo się starałam, żeby Kuba nie był z boku, żeby nie był pominięty gdzieś w tym wszystkim. No było to wszystko trudne, ponieważ my jako rodzice, ja jako mama, jako kobieta, sami zmagaliśmy się z tą no, traumą, powiedzmy sobie wprost, która przechodziła różne etapy i chwilami naprawdę nie było i nie jest łatwo. No ale ja myślę, że ta miłość właśnie, no to ona gdzieś zawsze, zawsze umocni, kiedy trzeba. Wspomniałaś o tym, że szukaliście różnych rozwiązań. No też mi przychodzi do głowy jakaś taka pierwsza myśl i podejrzewam, że słuchaczki też będą o tym myśleć. Możesz przybliżyć, czy rzeczywiście są jakieś rozwiązania tego rodzaju? To jest bardzo złożona sprawa i wady rąk mogą być bardzo różne i nie ma jednego rozwiązania dla każdej osoby, która się z taką wadą urodziła albo taką w życiu nabyła, bo też tak może być. To bym musiała bardzo głęboko wejść w ten temat, więc to jakby na oddzielną rozmowę. Natomiast są możliwości, ale takie, żeby dla Dawida było to w tym momencie rzeczywiście funkcjonalne, to jest jeszcze trochę pieśń przyszłości. Ale jesteśmy... Czyli jest jeszcze za mały, tak? Bo rozumiem, że protezy jakieś istnieją, tak? Które tak, można... ale nie chodzi o to, że jest za mały, tylko że dla jego budowy ciała... Po prostu nie ma w tym momencie takiego optymalnego rozwiązania, które rzeczywiście dawałoby mu możliwość funkcjonowania tymi rękami, a nie tylko formę wątpliwej ozdoby. Okej, okay, a w jakim wieku mniej więcej będziecie już mogli o takich rozwiązaniach myśleć? Myślę, że jak będzie nastolatkiem. Jesteśmy cały czas w kontakcie ze specjalistami z całego świata tak naprawdę i teraz w Stanach trwają prace, więc jesteśmy czujni pod tym kątem. Ale to jest jedna sprawa. Druga sprawa jest taka, że musimy dbać o jego kręgosłup, ponieważ z uwagi na budowę, na asymetrię i na to, że bo on sobie świetnie radzi w ogóle tak fizycznie w funkcjonowaniu, ale przez to właśnie, że jest samodzielny, dużo rzeczy robi sam, to często jest w nieprawidłowej pozycji. Wtedy już nam po prostu ta postawa ciała się zmienia i tutaj trzeba się zaopiekować. I jeszcze jest jedna fascynująca sprawa w tym wszystkim, kiedy rozmawiam ze specjalistami od rozwoju takiego, na przykład z logopedami, czy pedagogami, psychologami, że przez to, że człowiek nie ma rąk, to jakby inne połączenia mózgowe się tworzą. I to też wymaga innej stymulacji. To nie chodzi o to, że na przykład komuś czegoś brakuje intelektualnie, tylko inaczej trzeba go stymulować. I to z jednej strony to po prostu głowa paruje, a z drugiej jest to fascynujące, jak my jako ludzie jesteśmy zbudowani, jak funkcjonujemy i jak jedno wpływa na drugie. Ja się cały czas tego uczę i przez te 5 lat, bo Dawid dziś ma 5 lat, to ja no bardzo wiele nauczyłam się po prostu o człowieku. Magda, porozmawiajmy trochę o stanie Twojego umysłu. Jak wtedy, na samym początku, postrzegałaś swoją przyszłość? Na początku nie myślałam właśnie o mojej przyszłości, nie myślałam o sobie, ponieważ weszłam w tryb taki zadaniowy i zajęłam się właśnie wszystkimi dookoła, tylko nie sobą. Tylko wiedziałam, że nie będę już mogła wrócić do mojej pracy w hotelarstwie, ponieważ... no nie mam tyle czasu
na to. Wiadomo, jest to wymagająca praca, a moje życie już uległo zmianie. Nie wiedziałam po prostu, co ja jako osoba będę robić oprócz tego, jakie mam teraz zadania. Więc w tamtym momencie jeszcze o tym nie myślałam. Chciałam dobrze żyć po prostu, ale nie wiedziałam, co to znaczy jeszcze wtedy. Wydaje mi się, że to jest taka sytuacja w życiu człowieka, kiedy może właściwie już niczego więcej nie chcieć, tylko żeby, powiedzmy, jakoś było, żeby jakoś to przetrwać. Jak wyszłaś z tej, no, w pewnym sensie dziury? Nie. Mnie nie interesowało to, żeby jakoś tam było. Nie. We mnie było właśnie silne takie poczucie, że jest to życie, że ja żyję i ja chcę właśnie żyć dobrze, chcę żyć pięknie. To bardziej chodziło o to, żeby wymagało to i wymaga pracy takiej nad sobą, żeby właśnie to dostrzegać i gdzieś krok po kroczku sobie to życie na nowo budować. I tutaj były takie różne czarne dziury właśnie, tak? Ponieważ wiadomo, że momenty są takie, kiedy no już po prostu nie wiemy, co zrobić, tak? I gdzieś dochodzą do głosu i te emocje, i pewne nieprzepracowane rzeczy, ale z ręką na sercu nigdy nie pomyślałam, że to jest już koniec i że byleby przetrwać, bo ja bym tak po prostu nie chciała żyć. Więc nawet widząc tą sytuację, to nie chciałam tego zrobić ani sobie, ani dzieciom. Po prostu to mnie trzymało, że chcemy dobrze żyć. Że przyszłość ma być jednak piękna. Tak. Ale jednak wszystko się zmieniło. No i tak jak wspomniałaś, do pracy na etat w hotelarstwie nie mogłaś wrócić, bo się tego jednak nie da pogodzić. Twoja historia pokazuje, że tak naprawdę człowiek nie ma żadnych ograniczeń i jeśli tylko jest zdeterminowany, chce, to coś wymyśli. No to co wymyśliłaś? Oj, to był taki proces właśnie, ponieważ kiedy już sytuacja w domu była ustabilizowana, że już mniej więcej wiedzieliśmy, ja już w tym świecie niepełnosprawności się trochę odnalazłam, ponieważ na początku byłam jak dziecko we mgle i tak patrzyłam na te inne mamy, które mają już starsze dzieci i mówiłam, Boże, ja nigdy tak nie będę, nigdy taka nie będę w sensie zorientowania w tym wszystkim, bo ja po prostu nie wiem, jak tutaj się poruszać. Więc otworzyliśmy z mężem fundację. To była pierwsza taka rzecz, która pozwoliła mi gdzieś właśnie robić coś innego. Zaczęłam właśnie bardzo intensywnie działać wtedy, ale po kilku latach przyszedł taki czas, właśnie ten czas przyszedł po 3 chyba latach, kiedy ja zaczęłam się zastanawiać, co będzie ze mną, co ja jako kobieta, jako Magda, co ja będę robić. Bardzo chciałam mieć coś dla siebie, bardzo chciałam rozwijać się dalej i szukałam tego rozwiązania, na początku tak gdzieś podświadomie i wiecie, jak to jest. Jak ty czegoś pragniesz, jak ty czegoś szukasz, to dochodzą do ciebie różne informacje, pojawiają się różne osoby nagle w twoim życiu, tak? To wszystko się łączy i tak właśnie rozpoczęłam praktycznie mój biznes. Biznes, który mogę robić tak naprawdę z domu i wtedy, kiedy mam na to przestrzeń, jestem wśród wspaniałych osób i czuję po prostu, że, no, że mam coś swojego, tak? Idę tą drogą swoją i to wszystko gdzieś można rzeczywiście połączyć. Nie muszę być właśnie 8 godzin poza domem tak odcięta, tylko wszystko gdzieś to po prostu mogę połączyć. Czyli możesz pracować zdalnie. Tak. Wróciłaś, rozumiem, że zaczęło się dziać wreszcie coś dobrego, ale wiesz, z drugiej strony zastanawiam się, jak utrzymałaś ten dobry stan, będąc jednak w niełatwej sytuacji życiowej. I powiedzmy sobie szczerze, ludzie mają stany melancholii z powodu tego, że przyszła zima, jest kiepska pogoda i tak po prostu. No a w tak trudnej sytuacji jak ty, no w jaki sposób utrzymałaś ten stan umysłu?
były różne momenty i były różne kryzysy. Jeszcze chciałabym podkreślić, że ja nie porównuję jakby ludzkich historii i problemów, ponieważ ja nie uważam czegoś takiego, że o, ja miałam trudniej, ponieważ tak, nigdy nie wiesz, co przeszła lub przychodzi osoba, z którą teraz rozmawiasz albo na którą patrzysz. Poza tym dla niektórych jakiś obiektywnie mniejszy problem może urastać do jakiejś rangi ogromnego wyzwania i to też jest, no, to nie jest takie zero-jedynkowe. Więc ja mam jakby szacunek tutaj dla każdej osoby i dla historii każdego człowieka, bo my wszyscy się z czymś mierzymy. I nie ma tak, że ktoś ma lepiej i gorzej, tak w moim rozumieniu. Natomiast jeżeli chodzi o ten stan umysłu, no to to bywa różnie. I największy kryzys, jaki miałam, to właśnie był w tamtym roku. Z początkiem ubiegłego roku się rozpoczął. Kiedy jakby rozsypałam się po prostu, dlatego że też przez to, że po urodzeniu Dawida szybko weszłam w działanie i nie dawałam sobie, wiadomo, że te przeżycia też gdzieś razem ze mną szły obok, natomiast no nie dałam sobie takiego pełnego prawa, żeby przeżyć to, co się stało. Więc ja musiałam te etapy przejść, zatrzymać się na chwilę, na dłuższą chwilę, ponieważ to były miesiące tak naprawdę. Kiedy ja się tak właśnie trochę wyłączyłam i przyjrzałam się sobie, przytuliłam siebie po prostu za to wszystko, co się stało, co ja zrobiłam, ponieważ my kobiety często tak mamy, że dużo od siebie wymagamy i zawsze, och, mogłam lepiej, może jeszcze to, może jeszcze tak, a nie wiem, czy jestem taką dobrą matką, tak, bo jeszcze mogłam zrobić to czy tamto. Więc to był dla mnie taki moment, kiedy ja dosłownie czułam ten rozwój mój jako osoby, że on się dzieje, bo to bardzo bolało. Bardzo bolało, żeby się przyznać do takiej słabości, która tak naprawdę nie jest słabością, tylko zmierzeniem się z tym, co tak naprawdę przeżyłam. Więc były w tamtym roku momenty, kiedy ta iskierka we mnie, która gdzieś tam zawsze jest, nawet jak jest mi smutno, źle i tak dalej, była tak malutka, że ja w pewnym momencie się bałam, kiedy to się zmieni, tak? Bo nie widziałam tego rozwiązania na horyzoncie, a wiedziałam, że nie mogę na siłę tego zrobić, ponieważ no, zrobię sobie krzywdę. I miałam dwa takie kryzysy w ciągu tych 5 lat, ale ten był taki zdecydowanie największy, bo to nie był po prostu kilka gorszych dni, które się zdarzają, prawda? Albo czasem nam się zrobi smutniej, czy gdzieś nasze myśli gdzieś pójdą w inną stronę, albo coś się stanie rzeczywiście takiego, co nas wybije gdzieś z rytmu. Ale no, to było bardzo, bardzo trudne dla mnie. Bardzo trudny czas. I znowu z tego wyszłaś, bo ja już poznałam Cię całkiem niedawno jako osobę radosną, z tą ogromną energią, która mam wrażenie, naprawdę jak wchodzisz, to wnosisz energię całego świata chyba ze sobą, mam takie wrażenie. Co czujesz na tym właśnie etapie Twojego życia? Na tym etapie mojego życia czuję taki level up. Czuję ogromną taką chęć do życia i właśnie do tego, żeby dalej je kreować. Żeby po prostu było piękne, żeby robić takie rzeczy, które są w zgodzie ze mną, ponieważ to, że pojawił się Dawid, to mój młodszy syn i ta cała historia się wydarzyła, to z jednej strony jest to trudne i żadna matka nie chciałaby takiego scenariusza, prawda, dla swojego dziecka. Ale z drugiej strony, ja nie mogę tego zmienić. To nie jest, ja nie jestem w mocy, żeby to zmienić. Więc jeżeli ja będę całe życie się tym katować i katować tym moją rodzinę, to no nic dobrego z tego nie wyniknie. A co dobrego z tego wynikło, to na przykład to, że właśnie Dawid wywalił nas ze schematów raz na zawsze. Bo my często w życiu idziemy albo pędzimy wręcz, prawda? Mamy swoje obowiązki, mamy rzeczy, które wydają się, że muszą być zrobione, bo nie wiadomo, co się stanie. W jednej sekundzie okazuje się, że to jest w ogóle nieważne. Że świat się nie zawali, jak tego nie zrobisz. Świat się nie zawali, jak tam nie pójdziesz. I
ja jestem za to wdzięczna, bo mam większą odwagę do życia w zgodzie ze sobą, a jak zaznałam tego, jak to jest rzeczywiście podejmować te decyzje z serca, a nie, że tak wypada, czy ktoś tego ode mnie oczekuje, czy po prostu może tak będzie bezpieczniej. Dla mnie te granice się już otworzyły. Tak? I to jest piękne i tego życzę każdemu. Wiem, że masz fundację i masz misję. Jaką? Właśnie fundacja powstała z potrzeby serca i z takiej misji. I to jest jakby kilka tutaj aspektów. Ale dla mnie ważne było, żeby pokazać, że osoba z niepełnosprawnością to jest tak naprawdę taka osoba jak każdy, która ma swoje marzenia, która ma swoje talenty, która ma swoje radości i smutki, ponieważ część społeczeństwa często też nie wie, jak się zachować w obecności takiej osoby, czy no po prostu ma jakieś tam swoje pojęcie. Wiadomo, mamy swoje przekonania, swoje doświadczenia, I ja to rozumiem. Część osób jest bardzo otwarta, tak? I jest taka właśnie, że gdzieś potrafi się odnaleźć, ma taką dużą inteligencję emocjonalną, ale część osób niestety nie. I ja właśnie do tej części staram się od tych 5 lat docierać, pokazywać to życie, przełamywać pewne bariery, przełamywać pewne tematy tabu, a druga sprawa to właśnie taka, żeby dawać wsparcie rodzinom, osobom, głównie kobietom, mamom, które znalazły się w podobnej sytuacji, jak ja 5 lat temu, ponieważ wiem, jak to jest, potrafię te kobiety zrozumieć i wiele takich kobiet przez te lata poznałam i to też jest ogromna wartość. Wspomniałaś wcześniej, że bardzo Ci zależy na tym i przywiązujesz do tego dużą wagę, jaki mindset będzie miał, czy ma Twój, będzie miał, Twój synek. Jaki ma teraz? Cudowny. Ja bym chciała mieć taki mindset, jak on, będąc w jego wieku, albo nawet w późniejszym wieku, ponieważ ja musiałam ciężko pracować na taki mindset, ponieważ wiadomo, część rzeczy mamy gdzieś tam wrodzonych, mamy w genach, mamy w osobowości i ja też jestem świadoma tego, że pewne rzeczy mam, ale ta druga część to jest praca nad sobą, która się nie kończy. To jest podejście, gdzie ty nie stawiasz się w roli ofiary, że świat się zaprzysiągł przeciwko tobie akurat, że inni mają lepiej, łatwiej, a ty znowu dostajesz po tyłku, no nie wiadomo dlaczego. Więc tak jak mówiłam od początku, Dawida mindset i w ogóle Kuby, mojego starszego syna, no nas wszystkich, był dla mnie najważniejszy, bo to jak dla mnie jest wyznacznikiem tego, jak ty będziesz sobie radzić w tym życiu, jak ty przez to przejdziesz. Dlatego to funkcjonowanie bez rąk nie było dla mnie tak problematyczne w mojej głowie, tak jak właśnie ta mentalność, tak? To poczucie własnej wartości, pewność siebie, ale taka właśnie, że ja jestem wartościowym człowiekiem i to, co ty mówisz na mój temat, czy myślisz, to jest twoja sprawa, a nie moja, prawda? Więc na razie Dawid mnie zadziwia, ja też dużo właśnie tak robię z nim takich rzeczy i tak do niego mówię i tak właśnie. Dzieci uczą się przez przykład, więc to nie chodzi o to, co ja mówię, chociaż widzę, że słowa jak najbardziej mają moc, ale chodzi o naszą postawę. Więc ja od początku wiedziałam, że ja nie będę się z nim chować, wręcz przeciwnie, zabierałam go we wszystkie miejsca, gdzie chodzą dzieci w jego wieku, albo nawet i nie. I moja postawa wobec na przykład spojrzeń innych osób, czy komentarzy, czy jakakolwiek po prostu życiowa, że mama się nie chowa, mama stawia czoła wyzwaniom z uśmiechem często na ustach, ale też daje sobie prawo do tego, żeby odpuścić coś na przykład. Albo żeby skorzystać z czyjejś pomocy, co dla mnie było trudne do przepracowania. Więc Dawid w tym momencie, on wie, że jest mądry, wie, że jest piękny, wie, że sobie radzi i widzę póki co, że w kontakcie z rówieśnikami on jest po prostu mistrz.
Madziu, tak jak uprzedzałam na początku, w finale porozmawiamy trochę o Twoich marzeniach i stworzymy taką małą listę Twoich marzeń. Wybierz po jednym marzeniu z każdej kategorii. Dobrze. Kim chcesz być? Kobietą, która budzi się rano z taką lekkością w sercu i nie musi się nigdzie spieszyć. Co chcesz robić? Chcę robić to, co czuję w środku, że jest zgodne ze mną i co daje wartość innym osobom. I chcę dużo spacerować nad oceanem. Co chcesz mieć? Chcę mieć możliwość podróżowania wtedy, kiedy mam na to ochotę. Madziu, na koniec jeszcze myślę, że pewnie kobiety będą bardzo ciekawe tego, co masz do powiedzenia, zwłaszcza te kobiety, które się mierzą z podobnymi wyzwaniami w życiu. Bardzo cię proszę, powiedz, jak cię można znaleźć w sieci? Nazywam się Magdalena Fiołek, więc pod takim imieniem i nazwiskiem można znaleźć mnie na Instagramie, jak i na Facebooku. A strona fundacjawdobrychrękach.com, tam bardziej od tej strony właśnie charytatywnej. Serdecznie Ci dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. Zostawiam Cię, droga słuchaczko, z refleksją na temat wdzięczności. Pomyśl o tym przed snem. Trzymaj się. Do usłyszenia.